Dobra, teraz poszukajmy tej dodatkowej pompy od ogrzewania. No i fajnie, bo ta dodatkowa pompka jest tutaj w tym miejscu, że bardzo na wierzchu tu. Musimy ją wymontować, zamontować inną. Mamy używaną, kupioną. Tylko najpierw sobie odepniemy wtyczkę od tamtej nowej, od tamtej starej. Tutaj podepniemy, zobaczymy, czy ta stara się w ogóle włączy. No tu musimy sobie się najpierw do tej spinki dostać. Odepniemy ją sobie i może się uda tą pompę trochę podnieść. Dobra, spinka wyjęta, taka z takim grzybkiem zwykła. Czy pompa nam dużo do góry pójdzie? To jest pytanie. To jest tak średnio z tym miejscem. A może jednak sobie to zdemontujemy, jak na początku było. Może coś to nam pomoże. Jednak. Wychodzi. Teraz co, pompkę do góry, zobaczymy. No, tu jest ten przewód od niej. To sobie ten wężyk od wspomagania na chwilę podniesiemy. Dobra, może mi się uda tą wtyczkę wyciągnąć. Tutaj coś się nam poci, chyba. Jest płyn. No to ogrzewanie. Dobra, będziemy zaraz to oglądać. Mały dostęp oczywiście, a od dołu. Dało pewnie też nie za bardzo. Dobra, a włączymy ogrzewanie. Zobaczymy, czy ona się załącza. Bo może to jest problem gdzieś indziej. I pompeczka stoi w miejscu. I trzeba by ją wyciągnąć najlepiej. Musimy trochę tutaj nachlapać. Spróbuję tam pompkę odłączyć, górną rurkę od niej. Ale się spinka zastała. Dobra, mamy ją na razie ściągniętą. Musimy sobie czymś to podważyć. Pewnie zasane jest mocno. O, ładnie pryska. Musimy sobie znaleźć jakiś mniejszy pojemniczek. To będę przelewać. Szkoda płynu. Mamy ładne wiadereczko, będziemy sobie to zlewać. No, co się udało zlać, kurwa? Tyle co nic. No,
się nam teraz będzie lać, dobra. Teraz tą drugą spinkę sobie ściągniemy. Lepiej śrubokrętem. O, tutaj też nie chcę wejść. O, teraz całą ściągamy. Może się to wiadareczko przyda. Zobaczymy, ale... A ten wąż chyba się po prostu zagnie i on nam nie puścił dalej. Tylko po to trzeba teraz to znowu odgiąć. Ze śrubokrętem większym zobaczymy. Tylko nie ma tu się o co za bardzo zaprzeć. Z tej strony. No powoli idzie. Też pewnie za chwilę nam chlapnie. Sobie wężyk podniesiemy. O! I tu jest super już. Nie wiem, gdzie będę go tutaj na razie usadowić. Widzę nigdzie. Odpinamy szybko to, przepinamy. Tu mamy taką też blokadkę na tym. Też ją trzeba odgiąć. Ciężko. O kurwa. Dobra, myślałem, że pękła, ona tylko wyskoczyła. Żeby nam dała gdzieś się nie zgubiła. Tu położymy. Teraz tak, wyciągamy wtyczkę. Założymy sobie tą objemkę z powrotem. Oczywiście ciężko w chuj, ciemno tutaj na dodatek, ale za chwilę może. Sobie tutaj tą pompkę starą zamocujemy już na jeden wężyk, żeby tak nam nie kapało z tego górnego. Zobaczymy, czy jest taka sama jeszcze, co? Dobra, wygląda podobnie wszystko. Kurwa, nie lej się tam. Tutaj jest. Musimy założyć jakoś. A, bo ją się wciska, a nie wyciąga. Dobra. Wszystko jasne będzie teraz.
No, ją się wciska. No, tutaj nam to teraz musi kliknąć. Wkładamy tą spinkę na górny uchwyt. Chyba w tą stronę wychodziły. O, siedzi nam z jednej i z drugiej. Dobra, teraz trzeba tą gumkę założyć, tylko ja już założyłem kabelek. Ale kabelek wiemy jak zdjąć, to także nie będzie problemu. Musimy wtyczkę jeszcze na chwilę wyciągnąć. Wciskając. No, schodzi z małymi oporami, się już zastała. Albo piasek jakiś tam jest. Ale śrubokręcikiem mi poszło. Dobra, zakładamy biemkę tej pompy. A tu ma swoje rowki, że musi w nie wejść. Dobra, podpinamy wtyczkę. Nie wiem, czy może ją warto przedmuchać powietrzem jakimś. Chociaż na sucho wytrzeć. Na sucho wytrzemy. Dobra. Wpinamy po raz drugi. Wtyczka siedzi. Teraz spinamy ten wężyk. O. Patrzymy, czy do końca wszedł. Chyba siedzi. Teraz tą zapinkę. Zakładamy zapineczkę. Siedzi. Teraz trzeba by wężyk na swoje miejsce uchwyt wcisnąć i pompkę też na swoje miejsce. Mniej więcej jest. Teraz zobaczymy, czy ona się nam załączy. Będzie działać. No i teraz pompka nam pracuje, bo słychać. Także będzie cały obieg. Czyli objawem tej pompki było to, że silnik w momencie, kiedy był wyłączony, nie miał obiegu płynu do nagrzewnicy. A objawem było to, że nie leciał ciepły nawiew na wyłączonym silniku. Jak się silnik włączyło, to się załączała pompa wody, ta, która robi obieg na silniku. Wtedy tam jako taki był ten obieg do nagrzewnicy i coś tam chodziło. Nie wiem, czy był jakiś błąd od tej pompki. Chyba nie. No po prostu padła. Nie działała. Nie było obiegu. I było słabe grzanie.